Znów to szuranie nad głową i skrzypienie desek. Rytmiczne trach, trach, brzmiący niczym dalekie pomruki nadciągającej burzy. Mogłoby wreszcie błysnąć. Zobaczyłaby wtedy ściany, które tonęły w ciemności. Ostatni ogarek świecy wielkości połowy kciuka postanowiła zachować na przyszłość, o ile takowa w ogóle miała jeszcze kiedykolwiek nastąpić. W końcu jedzenia nie przynoszono od wczoraj. Wiadra z nieczystościami też nikt nie opróżniał. Przyszłość. Roześmiała się na tę myśl naiwna jaka przyszłość nie istnieje nie po tym co właśnie usłyszała przyciskając ucho do drzwi u szczytu schodów woda lała się do wanny już drugą minutę piosenki odmierzała czas nocąc po cichu steiriany stary dobry hit znała na pamięć sekunda po sekundzie każdy kadr teledysku każde słowo i każdy dźwięk właśnie w połowie wideoklipu w jego drugiej minucie kiedy to siedząca w wannie artystka zaczynała opierać brodę o swoje kolana zakręcano kurki tam na górze, w prawdziwym świecie. Wtedy poziom wody podchodził pod zaznaczoną w wannie kreskę. Wiedziała, że ten dzień w końcu nadejdzie. Ostateczne załatwienie sprawy. Za strzępków słów, jakie dotarły do jej uszu, usłyszała coś jakby czas uprzątnąć ślady. Była nim. Śladem. Ostatnim, jaki pozostał. Mówili jeszcze coś, a raczej się kłócili. Ich dwóch, jak zwykle. Nędzna Aria na dwa głosy. Chyba najwyższa pora, żeby zapalić świeczkę. Przeszła na czworakach pod mur z cegły, macając wokół siebie podłogę. Świeczka jest, pudełko z zapałkami też. Ostatnie dwa patyczki z siarką. Wszystko się kończy. Zapałki, świeca i czas. Potarła zapałką odraskę. Płomień oświetlił ścianę z obrazkiem Uśmiechnij się, to będzie dobry dzień. Oraz rysunek na podłodze. Jej wyimaginowany pokój z meblami utworzonymi przez krzywe linie, wryte trzonkiem łyżki. Misza w ścianie. Jeszcze nie tak dawno temu wyskrobywała stare spoiwo, by móc zobaczyć po drugiej stronie murudankę. Cuchnący kubeł. Nawet z nim trudno było jej się rozstać. Jakie to wszystko żałosne. Już po nią idą, słychać kroki. Nie będzie się opierać. Niech to wszystko skończy się jak najszybciej. Tak bardzo brakuje jej już sił. Podeszła ze świecą do schodów, zacisnęła koszulę na piersiach i jeszcze raz spojrzała na materas, poduszkę, rysunki na podłodze i nisze. Kiedy zazgrzytał zamek, nawet nie drgnęła. Boże, zrób tak, żeby nie bolało. Szepnęła tylko. Czas na kąpiel, usłyszała. Wiesz, co masz robić. Kiwnęła głową, po czym zdmuchnęła płomień ze świecy. Muniak wsunął klucz do kłódki i wszedł do szklarni. Tym razem nie rozglądał się na boki, by mieć pewność, że nikt go nie śledzi. Myślał tylko o jednym. Zaciągnąć się na tyle porządnie, by jakoś przetrwać kilka najbliższych godzin. Po dobrym buchu życie jest o wiele łatwiejsze do przetrwania. A miał co trawić. Może gdyby Alek nie nakrył go jak grzebie w pogorzelisku po oplu, nie czułby się tak podle. Ważne, że znalazł to, czego szukał. Papierośnicę, z którą się nie rozstawał i do której dokładał co kilka dni świeżutko skręcone jointy. Wypadła mu z kieszeni w złym miejscu, o złym czasie. Zorientował się, że jej nie ma, gdy czekał przed szpitalem na wypis kumpla. Chciał puścić do skrytnego dymka, ale kiedy sięgnął do tylnej kieszeni spodni, była pusta. Pamiętał, że w dniu pożaru miał ją przy sobie. Uwierała go kantem w pośladek, gdy wciskał się na tylne siedzenie Opla, by ułożyć pod nim butelkę z benzyną. Zanim odszedł na dobre, podpalił szmatę zetkniętą w szyjce butelki. Czekał dwa domy dalej i patrzył, jak ogień zajmuje auto. Był pewien, że gruchot spłonie szybko i będzie po sprawie. Nie przewidział tylko, że Alek, zamiast siedzieć w domu, ślęczy w Milano, dopinając plan otwarcia klubu. O tej godzinie zawsze jadał u siebie obiad. Zawsze, ale nie tego dnia. Biegł do kostka jakby jemu ja samemu paliło się pod stopami. Sam nie wiedział, do czego gnało go akurat tam. Dom stał na samym końcu wsi, równie dobrze mógłby wpaść do najbliższego, ale wybrał ten ostatni. Co za absurd. I czego się spodziewał? Że dawny przyjaciel zerwie się z wózka na nogi i pobiegnie razem z nim na ratunek, ale wpadł do knotów i zaczął krzyczeć. Nie myślał logicznie, ani wtedy, ani później, gdy karetka zabierała Alka do szpitala. A przytomniał, kiedy usłyszał, że koziej żyje, że obrażenia są poważne, ale się wyliże. Wyrzuty sumienia starał się zastąpić troską, może nieco fałszywą, ale już ton własnego głosu, kiedy tłumaczył mu: chłopie masz leżeć i odpoczywać, działał jak mała spowiedź i zarazem rozgrzeszenie. Strząsnęło nim, gdy Alex wlókł się ze szpitalnego łóżka i zadecydował, że mimo ran nie odwoła otwarcia dyskoteki. Syczał z bólu przez niego, a przy okazji nazwał go kutasem. Wtedy muniek poczuł, że potrzebuje zawartości swojej czarodziejskiej papierośnicy z jointami Kieszeń była jednak pusta. Od tego momentu nie myślał już o niczym innym, jak tylko o tym, by wrócić na pogorzelisko. Zaoferował, że zajmie się klubem, byle tylko Alek dał mu we wszystkim wolną rękę. We wszystkim, czyli też w kręceniu się wokół Milano i grzebaniu patykiem w spopielonych resztkach. On tymczasem miał śledzić w swoim odpisowanym gabineciku na zapleczu i lizać rany. Wymknął się pod pretekstem sprawdzenia nagłośnienia. Kapela miała próbę. Szarpali druty niemiłosiernie, ale miał to w nosie. Poszedł za budynek i zaczął przeszukiwać popiół. Mam nadzieję, że znalazłeś to, czego szukałeś. Usłyszał, gdy już trzymał w rękach swoją czerwoną papierośnicę z wzorkiem pięciopalczastego zielonego liścia. Gdyby nie to, że w ostatniej chwili złapał za spaloną zawieszkę, nie wywinąłby się tak łatwo. To, czy Alek uwierzył w jego sentymentalne pierdoły i wspomnienia o podarunku na szczęście, nie miało znaczenia. Ważne, że on nic więcej nie pytał, pewnie dlatego, że ledwo trzymał się na nogach. Jeszcze jeden join na dobry humor, i będzie mógł ją pochować. Wydrążyć otwór w rzędzie cicho rosnących konopi i przykryć warstwą ziemi. Nie martwić się, że gliny wyniuchają coś przeciw niemu. Smugi ognia na papierosznicy są jak odciski palców. Lepiej, żeby ich nie zobaczyli. Grat spłonął, ślady zatarte. Był czysty jak dziewica, jak kropla wody, jak dziewica kąpiąca się w krystalicznej wodzie. Na myśl o dziewicach uśmiechnął się pod nosem: trudno o nie teraz. Niedziewice to co innego. Są jak łatwy i szybki towar jednorazowego użytku. Jak jego blanty. Zaciągnął się, odchylając do gry głowę. Kolejne machy wchodziły jeszcze bardziej gładko. Po szóstym poczuł, jak świat kolebie mu w głowie. Nogi w kolanach też cudownie zmiękły. Wreszcie jest dobrze, spokojnie i bezpiecznie. Pyk, pyk. Coraz lepiej. Zachichotał w kółaki i odkaszlnął. Ci! uciszył sam siebie, kładąc palec na ustach. Nikt nie może go usłyszeć. Mały zaganik z rozweselającym ziołem musi pozostać nieodkryty. Może kiedyś go zlikwiduje, żeby nie zrobił się smród, bo kiedyś już był, trzypali go na komendzie niczym talipskiego zamachowca. A co on przy sobie miał? Kilkanaście gramów suszu? Się nie mieli do czego przyczepić. Co innego z tym anonimowym donosem to był syf po całości. Pyk, pyk. Na pewno zlikwiduje, ale później, bliżej jesieni. Rato musi swoje wypalić. Przez ten czas będzie wciskał kostkowicie notę że zielsko zażarła pleść przestanie dawać mu towar za darmożkę, bo ile można? Jakby go podliczyć za to, ile kopret z działkami dostał w ciągu ostatnich miesięcy? Lepiej nie kalkulować, bo jasna cholera go trafi na samą myśl, ile forsy przeszło mu koło nosa. Popełnił błąd, oferując temu kalece susz. To było zaraz po wypadku. Chciał mu w ten sposób ulżyć w cierpieniu psychicznym i fizycznym, bo nie wiadomo było na co Knot cierpi bardziej na ciało czy rozum. Zlitował się, podsunął mu jednego skręta, potem kolejnego i jeszcze jednego. Miał niezły ubaw, patrząc jak na jarany kumpel wywija piruety na swoich dwóch kółkach. Ważne, że nie jęczał, jak mu się strasznie życie spieprzyło. Wszystko było lepsze od tego gadania. Wkrótce trawka stała się towarem pierwszej potrzeby. Skończyło się nie na kilku gramach, ale na regularnych dostawach. Cały czas za frajer. Układ się Kostkowi podobał, a jakże. Wyciągał rękę bez zahamowań, raz po raz. Kiedy pewnego dnia Muniek odmówił, Kostek nie brał już go na litość. Zastosował inny chwyt. Zachował się jak ostatni palant i zaczął go szantażować, skurwiel. Muniek pyknął ostatniego dymka i skiepował skręta w ziemi ze skrzynki, po czym spróbował rozgonić ręką wiszącą nad nim słodką chmurę. Przesadził z tym drugim jointem. Powinien skończyć na pierwszym. Nie dość, że ciężko oddychał, to jeszcze do szklarni nie docierało z zewnątrz czyste powietrze. Wdychał ciężką chmurę, która nie miała ujścia i wciskała mu się do nosa. Chciał podskorzyć i uderzyć w nią głową, jakby była piłka futbolową żeby odpłynęła gdzieś dalej. Jednak jedyne, co mógł zrobić, to unieść się na nogach i zaraz potem osunąć z powrotem na ziemię. Nie czuł nic, kiedy upadał. Złożył się jak scyzoryk i runął pod platformę z uprawą. Ostatnim przebłyskiem świadomości wymacał wypukłość worka z granulalkami do powietrzynania gleby i oparł o niego głowę. Per. Perlit. Przeliterował napis na foli. Super zajebista rzecz, żeby konopie wyrosły, jak świerki i przebiły ten śmieszny, trząsczący się galaretą sufit. Pomyślał, po czym odpłynął. Przyznam, że miałam wątpliwości, czy pani przyjdzie. Kobieta przed pięćdziesiątką, ubrana w szarą sukienkę i sportowe buty, nieco za duże jak na jej stopy, uśmiechnęła się z ulgą do Julii. Gdy kilka minut temu wsiadała do Skody, raczej uciekała wzrokiem. Bardziej skupiała się na tym, co dzieje się za szybą, jakby wypatrywała, czy droga pod lasem wciąż pozostaje pusta. Teraz zachowywała się już dużo swobodniej. Potem, jak odjechały w wąskiej drogi prowadzonej w zarośla, Julia zatrzymała wóz na skraju gęstego zagajnika. Niebo zaczynało zwiastować burzę. Bezpieczniej było podjechać bliżej wsi, choć do zabudowań wciąż pozostawało kilkaset metrów. Nikt poza leśniczym nie zapuszcza się w tamto miejsce. Od lat jest przeklęte, teraz mogę to pani powiedzieć. Mało kto zna historię tej puszczy, przekazuje się ją z pokolenia na pokolenie, obcym się o niej nie mówi, bo i tak by nie uwierzyli, ale pani nie jest już obca. Ciekawiła ją ta kobieta. O sobie wciąż mówiła mało. Julia wiedziała tylko tyle, że kiedyś całkiem nieźle szyła, ale odkąd zamknięto niewielką szwalnię w Kazuniu, musiała zmienić zawodowe plany. Zaznaczyła przy tym, że z radością przyjmie zlecenie na wykonanie wszystkiego, co może zostać wykorzystane w filmie. Na ogłoszenie odpowiedziała tylko z jednego powodu: jej nowe miejsce pracy dotknęło nieszczęście. Lombard, ze starociami, został okradziony i, by pokryć straty, potrzebowała kilka tysięcy. Stawka, jaką Julia zaoferowała zupełnie bez namysłu. Była na tyle przekonująca, że kobieta nie tylko na nią przestała, ale też poczuła się w obowiązku dorzucić coś na inny temat. Julia wyczuła, że może się on okazać dużo ciekawszy niż ich lipna współpraca. Uregulowała nabiew w Skodzie, mimo nadciągającej burzy wciąż było parno. Chcę usłyszeć o tej klątwie, powiedziała, obracając się do nowej poznanej kobiety. Jeśli jest cokolwiek, co może wprowadzić do naszego filmu wątek tajemnicy opartej na wiejskich wierzeniach, zamieniam się w słuch. Kobieta poprawiła pod pośladkami przygniecioną sukienkę. Tak też myślałam, stąd to nietypowe miejsce naszego spotkania. Chciała mnie pani pokazać. Jego historia nie sięga co prawda dawnych wieków, ale zawsze można nieco naciągnąć, od czasu. Ludzie kochają przerażające historie i mało ich obchodzi, czy wydarzyły się dawno temu, czy wczoraj. Ważne, żeby były, Ta jak ta, paśnik dla zwierząt, przy którym się spotkałyśmy Kobieta pokręciła z przygnębieniem głową. To było z pięćdziesiąt zim temu, bodaj w siedemdziesiątym roku. Znaleziono tam dziecko, chłopca. Musiał być świeżo urodzony, bo kikut na pępku mu się jeszcze nie zagoił. W paśniku leżał jak Jezusek w żłobie. Tylko, że sukienkę miał czarną, niczym sadza białą. Noc była mroźna. Żadne maleństwo by jej nie przeżyło. Ale on przeżył. Kiedy leśniczy przyszedł rankiem... By dorzucić sarną siana, zastał tę drobinkę zawiniętą w tobołek. Chłopiec nie miał żadnych odmrożeń, nie płakał. Leśniczy odwinął kocy i czarną sukienkę i zobaczył dziwoląga w całej jego okazałości. Nóżki miał popsute, w każdej stopie po cztery palce. Widziała pani kiedyś, żeby dziecko miało po cztery palce? Zaniesiono go do księdza, żeby ochrzcił, bo może zemrzeć w każdej chwili. Ale ksiądz odmówił. Nikt nie pytał dlaczego. Po prostu wzięto tego chłopca za dzieło szatana, za diabelski pomiot. Matka się nie znalazła? Żadna z tutejszych kobiet nie chodziła wcześniej z brzuchem? A bo to w zimie widać, która gruba chodzi? Pod korzuchem wszystkie brzuchaty się zdają. Ale od tego czasu dziwne rzeczy zaczęły się dziać w okolicy. Jakby kto urok rzucił. Może w mieście o takich rzeczach ludzie nie mówią, nie zwracają uwagi, że zła ma zawsze swój początek w czymś tak dziwnym. Ale u nas wciąż się pamięta o tamtej zimie. Te złe rzeczy zagadnęła Julia. Co takiego działo się w okolicy? Jakby Bóg się od ludzi odwrócił. Młodzi umierali bez powodu, zboże na polach czerniało i gniło, no a potem przeszły wilki. Wiedziała pani kiedy wilcze łapy? Przednie po pięć palców, ale tylne po cztery. Co i raz słychać było, jak wyjął do księżyca. Diabeł powrócił pod wilczą postacią i dawał o tym znać. Zawsze potem na kolejny dzień dochodziło do nieszczęścia. Co się stało z noworodkiem? Kobieta wzruszyła ramionami. Byłam wtedy dzieckiem, a dzieciom nie mówi się przecież zbyt wiele. Dopiero po latach dowiedziałam się, że którejś nocy chłopiec zniknął ze wsi. Plotkowano, że ktoś z miasta go przygarnął, ale częściej chodziły słuchy, że go utopiono, bo nikt nie chciał chować od odmieńca. Rozłożyła bezradnie ręce. Może jak ktoś usłyszy o nim w waszym filmie, zdobędzie się na odwagę i wyjawi prawdę. W przeciwnym razie zły urok będzie trwał nadal. – dokończyła Julia. – Szatan mści się za swoje dziecko. Podrzucił je ludziom, żeby wyrosło między nimi, jak nie przymierzając Pan nasz, Jezus, a ci wyrządzili mu krzywdę. Od tego czasu nie ma w okolicy domu, na który nie spadłoby nieszczęście. Ostatnio jakby ich wręcz przybyło. Nie życzy nikomu źle, ale jeśli ktoś ma cierpieć, niech cierpi ten, kto zadarł z diabłem. Nie zaźmy wszyscy. – Opowie pani o tym? Julia zapewniła, że nie zapomni umieścić w filmie wzmianki o czteropalczastym dziecku, chociaż nijak nie mogła sobie wyobrazić, żeby wszechmocny szatan nie był w stanie zidentyfikować winowajcy. Najwyraźniej aż tak przybiegły nie był. Wrzuciła bieg i wyjechała pieszczystą ścieżką na asfalt. Dała się prowadzić tej kobiecie, która już bez oporów pokazywała jej drogę do wsi. Zachęcona obiecaną zaliczką na poczet uszycia kostiumów, wspomniała o zbieraninie gratów, jakie trzymała w swoim okradzionym lombardzie. Może i tam znajdzie się jakieś starzyzna, która da się wykorzystać w filmie przed wiekami. Ludzie znoszą wszystko, co im niepotrzebne wyjaśniła kobieta. Nie tylko swoje rzeczy, ale i znaleźne. Te lasy kryją pod ziemią wiele niespodzianek. To, co wykopano, trzymam na zapleczu. W pudle mogę wypożyczyć albo sprzedać i co nieco o nich opowiedzieć. Rozochodziła się. Co parę dziesiąt metrów pokazywała skręt i kolejny zjazd. Jej palec wędrował od szyby do srebrnego łańcuszka, który wisiał jej na szyi. Teraz już prosto, Lombard będzie zaraz po lewej kiedy stanęły przed niskim budynkiem z wejściem po schodka i z dostawioną do nich rampą kobieta zabrzęczała kluczami po chwili przekręciła je w zamku i otworzyła na ościecz drzwi proszę do środka powiedziała zachęcająco a zarazem potem zsunęła za subę. tu nikt nie będzie nam przeszkadzał od progu julia uderzył zapach starszyzny i lawendy której zasuszone wiechcie wystawały spod futra wiszącego na ściennym haku pod oknami stały regały z książkami o wytartych grzbietach i szklane figurki udające porcelanę. Był nawet podłogowy zegar z wahadłem, które zatrzymało się lata temu i pokryło patyną. Julia szła obok półek, biorąc do ręki to lalkę z nadgryzionym palcem, to ramkę czekającą na to, że ktoś umieści w niej pamiątkowe zdjęcie. Komplet składający się z imbryka i czterech żółtych filiżanek wyczekiwał z kolei, aż wypełnione herbatą lub kawą trafi w końcu na czyjś stół. Gruchnięcie żelastwa oderwało ją od oglądania szpargałów. Na biurku obok równo ułożonych książek notesów stanęło pudło z jeszcze gorszymi rupieciami. Jak mówiłam, ludzie znoszą to wszystko. Kobieta otarła zroszone potem czoło. Jest kilka starych toporków i nawet pas z żelaza. Bez zapięcia, ale można dorobić. Miałam gdzieś jeszcze parę sztuk starej biżuterii, takiej z koralików, nikt by nie poznał, że jest dzisiejsza. Zaraz. Sięgnęła po leżący na biurku rejestr i przyciągnęła po nim palcem. Wciąż nie mogę doliczyć się kilku drobiazgów po tym włamaniu. Tyle rzeczy zginęło, ale te koraliki powinny gdzieś być. Tak, są, ale nie tu, tylko na zapleczu. Schowałam tam cenniejsze drobiazgi. Proszę zaczekać ruszyła truchtem na tyły do z za ściany dobiegło szuranie jakie towarzyszyły przesuwanym skrzyniom Jura spojrzała od niechcenia na rejest zaginionych przedmiotów serweta żurowa, bez wad spinki do mankietów bez wad torba damska skórzana bez zapięcia żelazko niedziałające oto one Kobieta przesunęła pudło na biurku, by zrobić miejsce na błyskotki. Położyła obok siebie dwie pary kolczyków z nierówno oszlifowanych korali i dwie blaszki w kolorze miedzi. Kompletu dopełniała potężna branzoleta, którą można było wsunąć zarówno na nadgarstek, jak i wyżej na ramię. Chyba się nadadzą, myśli pani? Julia zamiast przyjrzeć się biżuterii, wskazała głową na rejestr, ukradziono żelazko do tego niedziałające? Kobieta rozczarowana brakiem zainteresowania świecidełkami, które za kilka dodatkowych groszy mogłaby udostępnić filmowcom, rozłożyła bezradnie ręce. Też tego nie rozumiem. Tam stało skierowała wzrok na głęboką półkę pod oknem niemal całą jej powierzchnię zajmował komplet sztućców z bursztynowymi łezkami na uchwytach zasłaniając to co znajdowało się tuż za nim chyba z sześć lat tu tkwiło aż półka zmieniła kolor pod wpływem rdzy nikt się nim nie interesował choć to był prawdziwy antyk ale po co teraz komu żelazko na węgiel musiałby się trafić jakiś prawdziwy koneser zawodowy zbieracz starszyzny a u nas takich nie ma Julia podeszła do półki, gdzie stało kiedyś żelazko i odsunęła sztućce. Gdyby miała wybierać, wolałaby ukraść widelce i łyżeczki zamiast czegoś, co służy jedynie do zbierania kurzu. Kobieta mówiła prawdę. Odbarwienie po stopie żelazka było aż nadto widoczne. Rdza wżarła się w miękką sosnę, pozostawiając rudy odcisk. Już go wcześniej widziała. Może nie był aż tak wyraźny jak ten na półce, ale kształt wydawał się identyczny. Solidna, szeroka postawa i zaokrąglony czubek trójkąta. Kiedy doszło do włamania? Spytała, nie odrywając wzroku od trójkątnego śladu. Kilka dni temu, wyszli od zaplecza jeszcze ślady widać. Mam nadzieję, że policja pobrała odciski. Kobieta pokręciła głową. Pełne sprawy lepiej załatwiać po swojemu, a ja i tak wcześniej czy później dowiem się kto to zrobił. Do tego czasu oddam pieniądze komu trzeba. Kilka dni temu, powtórzyła Julia. A dokładniej, może pani sprawdzić datę? Kobieta zostawiła ją przy regale i wróciła do biurka, by przejrzeć notes. Oczywiście, jak mogła mnie skojarzyć? Westchnęła. Przecież to się wydarzyło dzień przed tym, jak znaleziono tego Zabielskiego od koni. Martwego znaczy się. Dwa nieszczęścia w tym samym czasie. Ale z dwojga złego lepsze już kradziesz starych rzeczy aniżeli życia. Wciąż zachodzę w głowę, dlaczego umarł. Młody był jeszcze i trzymał się całkiem nieźle. Ale jak mówiłam, czart zabierał kiedyś takich do siebie i teraz znów to robi. Skąd pewność, że Zabielski trafił do piekła? Julia uniosła brwi. Aż taki był z niego zły człowiek? Przeciwnie! Dobry chłop, choć dużo pił, a to już nie po Bożemu. Nie miał swoje tajemnice. Niektórym to przeszkadzało, pewnie dlatego trzymał się na uboczu. Podejrzewano go o dziwiactwa, nawet o to, że był niespełna rozumu, ale ja tam do niego nic nie miałam. Widzi pani te buty do obiegania? Kupił je na prezent dla mojego jedynaka. Chłopak z printerem był. Julia zastanowił to niej głosu. Wyraźnie zadrżał i przycichł. Już nie jest? zapytała wprost. Buty były nowe, wciąż miały metkę. Odwidziało mu się? Kobieta nie śpieszyła się z odpowiedzią, chwyciła za papierową chustkę i zaczęła polerować nią miedziane kolczyki. — Coś się wydarzyło, prawda? — zagadnęła znów Julia. — W przeciwnym razie buty nie stałyby na półce. Właścicielka lombardu przerwała czyszczenie. — Nie każda historia nadaje się do tego, by o niej opowiadać. Niech pani tak nie patrzy, mój syn dziękować Bogu żyje, więc dajmy już temu spokój. Chce pani te świecidełka czy nie? No, — Wolę historię o klątwie. O ile się nie mylę, pani jej rodzinę także dotknęła. Kobieta nie zamierzała dłużej dopraszać się o uwagę dla buskotyk Zabrała się do zawijania ich w osobne kawałki papieru i odkładania do pudła. Julia stanęła na wprost w niej. pani Knot, pytałam, czy mam dobry słuch, ale odpowiedzi się pani nie doczeka. Moje prywatne życie nie powinno pani interesować, bo niby z jakiego powodu zaczyna pani węszyć nie tam gdzie powinna, a to mi się nie podoba. Wymykała jej się z rąk i do tego właśnie teraz, w najmniej odpowiednim momencie, kiedy zdawało się, że mają po swojej stronie. Nie zamierzałam pani zdenerwować. Kobieta skończyła zalepiać karton, po czym dźwignęła go by odnieść na zaplecze. Lepiej będzie, jeśli na dziś zakończymy tę rozmowę, powiedziała dobitnie trafi pani do wyjścia. Odeszła, taszcząc karton. Gdy wróciła Julia, wciąż kręciła się po lombardzie. Kim pani jest i czego tak naprawdę chce? Spytała knotowa, mrużąc nieprzyjemnie oczy. Może zacznijmy od początku, kiedy to powinnam zobaczyć pani dokument ze zdjęciem. Taki telewizyjny, bo chyba zapomniałam jego pani pokazać. Chyba, że nie jest pani od żadnego filmu. Nie ma pani nic wspólnego z telewizją, prawda? Obserwowałam panią bardzo uważnie. Ludzie, których interesuje jakaś historia, starają się zapisać jej szczegóły. Pamięć bywa zawodna, a pani nie zapisała tego, co mówiłam o puszczy. Ani jednego słowa. Stare przedmioty, które pokazałam, też pani nie zainteresowały, ledwie pani na nie spojrzała. Julia wyjęła z tylnej kieszeni jeansów telefon. Odszukała jedno z ostatnich zdjęć i podsunęła kobiecie pod nos. – Ma pani rację. Interesuje mnie tylko to. Knotowa nachyliła tułów i zmrużyła oczy, by przyjrzeć się fotografii białej koszuli, którą Lipski zdjął z pierwszego ciała wydobytego z ziemi. – Chcę wiedzieć, czy to pani ją uszyła – powiedziała bez ogródek Julia. – Tę i kilka innych. Kobieta odepchnęła rękę z telefonem i odeszła na kilka kroków. Jakby w przestrzeni między nią a Julią nagle zabrakło powietrza. – Nie mieszaj się mnie do tego – powiedziała poruszona nie chcę mieć z tym nic wspólnego grzepano w nich młode kobiety na szyję wieszano im medaliki podobne do tego który ma pani odruchowo zopała za łańcuszek i pociągnęła a może nie były podobne zastanowiła się julia może tak mi się tylko zdawało niepotrzebnie pani to zrobiła ze strachu ja również obserwowałam panią bardzo uważnie ludzie którzy mają coś na sumieniu starają się ukryć swoją tajemnicę przed światem a pani zdaje się mieć wiele do ukrycia więc owszem zacznijmy tę rozmowę od nowa Najlepiej od tych koszul. Knotowa patrzyła, jak Julia chowa telefon do tylnej kieszeni. Niezdarny ruch palców sprawił, że uniosła brzeg bluzki i osłoniła ukrytego zapaskiem glocka. — Nie chciałam tylko, żeby były nagie. Powiedziała potulnie, wycofując się drobnymi krokami w kierunku tylnego wyjścia. Jestem dobrym człowiekiem, ja nigdy, żeby tylko nie były nagie. Obróciła się i ruszyła pędem do drzwi. Jule nie zamierzała za nią biec. Wyjęła z pudełka na biurku czystą chustkę i łyżką zeskrobała na nią rdzawy pył z półki. Nie miała wątpliwości, że gdy policyjni laboranci przyjrzą się jego chemicznemu składowi, okaże się w stu procentach zgodny z tym z ciała Zabielskiego. Zatem było tak. Ktoś, nieszczególnie rozgarnięty, wydumał sobie, że zabicie koniarza przejdzie do historii jako niefortunny wypadek podczas pracy, bo nikt nie zauważy różnicy pomiędzy stopą żelazka a końską podkową. Gdyby uderzył tak, żeby nie pozostawić odcisku kilku ostrych krawędzi, ta szopka może by się udała. Doskonale znał Lombard, wiedział, że znajdzie tu przedmiot, który posłuży mu do zabicia Zabielskiego. Ukryty za pudełkiem ze sztućcami tak głęboko, że niewprawne oko przypadkowego gościa by go nie odejrzało. Wyniósł żelazko, a przy okazji kilka innych rzeczy, by nie budzić podejrzeń i stworzyć zasłonę dymną dla swojej zbrodni. Wybór padł na kilka świecidełek, które pewnie leżą teraz gdzieś w krzakach. Musiał też przypuszczać, że właścicielka Lombardu nie zgłosi rabunku, a może do żadnego włamania nie doszło. Pani Knot, zawołała Julia, stając na progu sklepu. Była pewna, że kobieta nie odeszła daleko, mimo zdenerwowania nie pozostawiłaby sklepu bez nadzoru. Zeszła po rampie i skręciła za budynek. Zobaczyła stare drzewo śliwe i stające przy nim trzy spore kamienie. — Porozmawiajmy, pani Knot. Zobaczyła szarość jej sukienki, która niemal zlewała się z barwą asfaltu. Tak, jak przypuszczała, nie zamierzała uciekać. Szła w stronę Juli, ale już nie sama. Obok niej pojawił się mężczyzna, mąż lub brat, ubrany w roboczy kombinezon, którego nogawki niemal do połowy oblepione były błotem. Niósł coś w ręce, ale Julia nie była w stanie rozpoznać, co to. Zbyt skrzętnie chował to za plecami. Nie zdążyła dobiec do Skody, kiedy ostrze siekiery wylądowało w bocznej szybie auta. Kilka odprysków szkła poleciało na jej ręce i twarz. Jeszcze jakieś pytania o naszego syna? Mężczyzna zamachnął się ponownie, tym razem celował w drzwi. Szarpnęła za klamkę przed ramieniem odgarnęła z fotela większe odłamki szyby i wskoczyła za kierownicę. Czuła, jak co najmniej trzy ostre odpryski przebiły dżinsy i potarły skórę pośladków. Wycofała samochód, a potem skręciła dwieście metrów dalej przy wąskiej drodze prowadzącej w głąb lasu, tej samej, którą pół godziny temu jechała z właścicielką lombardu. Dotarła do zagajnika z młodymi brzozami z którego rozciągał się widok na stacjonatę i zgasiła silnik. Musiała obejrzeć rany. Zsunęła spodnie na wysokość kolan i wygięła kręgosłup, by im się przyjrzeć. Wyglądało jak nacięcie skalpela. Pośliniła palec i przytknęła go po kolei do każdego z straśnięć. Nie było aż tak źle. Kilka dni i nie będzie po nich śladu. Czerwone plamki na dzieńcach zignorowała, podobnie jak sterczące w oknie resztki szkła. Wyjęła z bagażnika koc, który woziła ze względu na wiecznie marznącą w aucie Sylwię i rzuciła go na fotel. Było już bezpiecznie i na dodatek miękko. Próbowała się uspokoić zebrać myśli. Wiedziała już, czyje ręce uszyły koszulę zabitym dziewczynom. Brakowało jej jednak dużo ważniejszej informacji. Nie mogła sobie darować, że nie zapytała Knotowej, czy uszyła podobną dla Sary Lewickiej. Zmarnowała szansę być może jedyną. Zamiast tego w kieszeni spodnie trzymała zwiniętą chustkę ze śladami rdzy po narzędziu, którym zadano śmiertelny cios Zabielskiemu. Wszystko było już gotowe. Wodne kurtyny Alek uruchamiał kilkakrotnie, by mieć pewność, że nie zawiodą. Dziewczyna z obsługi po raz setny przetarła stoły i ławy przed klubem. Nie zapomniał nawet o kolorowych żarówkach, które rozciągnięte na kablach przed wejściem do dyskoteki miały stworzyć klimat południowo-europejskich kafejek. Polskie Milano w niczym nie ustępowało włoskiemu, co stwierdził z dumą na godzinę przed uroczystym otwarciem. Sam też wyglądał jak rasowy Italianiec. Jasno-różowa koszula z podwiniętymi pod łokcie rękawami, lekkie spodnie w kolorze piasku i mokasyny bez skarpet. Na południu taki styl to nie tylko norma, ale i obowiązek każdego szanującego się mężczyzny. Klub to ja. A dobre wrażenie można zrobić tylko raz, tłumaczył sobie, stojąc w swoim gabinecie przed lustrem i popijając dwie pikułki paracetamolu, lodowatym piwem z butelki. Powstrzymanie bólu i napierającej gorączki było tak samo ważne jak cała reszta. Musi być w formie. Wieczór rozpocznie jakąś dowcipną przemową, a zaraz potem wniesie toaz za powodzenie biznesu. Pierwsze piwo dla wszystkich gratis, na zachętę, a później zacznie grać zespół. Wokalista obiecał wyciągać na parkiet co ładniejsze dziewczyny, za którymi jak z dym pójdą inni, nawet najbardziej oporni. Po dwóch pierwszych kawałkach otworzy bar z mocnym alkoholem i ludzie zajmą się sobą. Jeśli nie dojdzie do jakiegoś mordobicia, wszystko przebiegnie tak, jak to sobie wymarzył. Najważniejszy będzie początek, bo musi przecież pokazać się ludziom, a potem zniknie w gabinecie, na salę będzie patrzył przez monitor na biurku. O północy pójdą w niebo fajerwerki. Wynajęty pirotechnik pojawi się około dziesiątej. Ludzie zapamiętają ten wieczór na długo. Wrzucą na social media zdjęcia na tle rozświetlanego kolorami nieba. Lepszej reklamy nie trzeba. A jeszcze potem potem już nikt nie będzie pytał, gdzie jest właściciel. I dobrze. Jutro niedziela, zamknie klub, położy się wreszcie do łóżka i odpocznie Będzie leczył poparzenia i upijał się swoim sukcesem Przede wszystkim da znać matce, że nie miała racji Mówiąc, że Milano to poroniony pomysł Zadzwoni do niej albo wyśle smsa, że może już tam sobie zostać I nie wracać, że nie ma do czego ani do kogo Ten pociąg już odjechał, a ty spaliłaś za sobą ostatni most Jaki nas ze sobą łączył Tak właśnie jej powie, co do słowa wysączył piwo i odstawił butelkę koło kosza na śmieci. Kiedy prostował plecy, poczuł szum w głowie. Mieszanina leków z alkoholem zaśmiła go na tyle, że musiał uderzyć dłonią w skroń, by oprzytomnieć przytomnieć. Rozrzeć to wodą, idioto. Warknął na siebie. Odkorkował mineralną i wypił ją duszkiem. Czterdzieści minut do startu. Zrobiło się jakby duszno. i Alek podwinął rękawy ponad łokieć, ale nie pomogło. Co się dzieje z muńkiem Miał tu być i pomagać. Gnoja go bycał, ale pewnie zmienił zdanie i postanowił wystawić go do wiatru. Wybrał do niego numer i wcisnął zieloną słuchawkę. Odczekał kilka sygnałów, jednak tamten nie odbierał. Do kostka wolał nie dzwonić. Prosić go o wsparcie przecież nie mógł. Co on niby miałby tu robić? Sprawdzić, czy dobrze się wjeżdża po okładce do klubu, czy wcisnąć się na dwóch kółkach pod stół, by się upewnić, że kiepsko By, by upewnić się, że klepisko dobrze zamiecione. Na myśl o tym, jak kostek zgina kark, by zlustrować podłogę, zaśmiał się do swojego odbicia w lustrze. Ten narwaniec przecież w ogóle nie przyjdzie. Nie będzie chciał przy wszystkich demonstrować swojego kalectwa. Już raz to zrobił i niemal umarł z zażenowania. Co mógłby zaoferować pięknym dziewczynom? Że przewiezie je swoim dwukołowym Porsche? Niech no tylko usiądą mu na kolanach i wio. No już. Spokój. Bez głupich projekcji. Po raz prawdzie w oczy. Nie ma już trzech muszkieterów. Nie ma przyjaźni. Było miło, ale już nie jest. Teraz wrac sobie w pojedynkę, Koziej. Zostałeś sam na swoim własnym placu boju. Ale dasz radę, stary. Wreszcie masz swój dzień. Czy nie o tym marzyłeś przez ostatni rok? Pół godziny. Czuł, jak mokra od potu koszula przylepia mu się do pleców i prawego boku. Dobrze, że w ostatniej chwili zabrał z domu zapasową. Ta druga też jest niczego sobie. Tyle, że niebieska. To nawet lepiej. W końcu niebo nad milano. Zawsze jest błękitne. Delikatnie ją ściągnął. Opatrunek też powinien zmienić, bo zdążył nasiągnąć wodą z pęcherzy. To jednak musi poczekać. Nie ma już czasu na założenie świeżego, zresztą nie da rady wygiąć ręki tak, by kilkakrotnie owinąć tułów bandażem. Za bardzo boli. Nawet po podwójnej dawce paracetamolu. Muniek ty łajzo! Wsunął ręce w rękawy zapasowej koszuli i zapiął guziki. Daż radę, powtórzył w myślach. Ważne, że szum w głowie ustał. Z okna Skody widziała doskonale, jak mężczyzna prowadzi konie do przyczepy. Ten mniejszy szedł potulnie, jakby było mu obojętne, co się z nim stanie. Harfa wyrwała się i stawała dęba, jak na filmach o ujeżdżaniu dzikich mustangów. Człowiek, siłujący się z nią, co i raz ciągnął za uzdę, próbując osadzić klacz i zmusić ją do posłuszeństwa. Wydawała wtedy z siebie nie tylko pochrapywanie, ile wściekłe rżenie. Zmuszona smagnięciami po zadzie, stawiała jednak krok na trapie, po czym robiła dwa wstecz. Mężczyzna klął i bił ją coraz mocniej. W końcu odpuścił. Podprowadził harwę do wbitego w ziemię słupa i zawiązał wokół niego lejce. Koń skrobnął kopytem w piachu i potrząsnął łbem. Mężczyzna odszedł tylko na chwilę. Wyjął ze swojego auta niewielki, mieszczący się w dłoni przedmiot i wrócił do harfy. Zbliżył rękę do jej szyi, po czym wbił w nią coś, co musiało być środkiem otumaniającym, bo zaledwie kilka sekund klacz zawiesiła łeb i znieruchomiała. Wtedy przyniósł ze stajni sznur. Przykusnął przy przednich kopytach i związał je na tyle luźno, by koń mógł iść, lecz wystarczająco mocno, by czuł, że kolejna próba szarpaniny na wiele się nie zda. Odczekał jeszcze minutę, po czym odwiązał uprząż od słupa. Coś mówił harfie do ucha i poklepywał ją po szyi. Szła prosto do przyczepy, już bez protestów. Po chwili jej zad zniknął pod plandeką i dało się słyszeć szczęknięcie blokady, która bezpowrotnie odcięła oba konie od świata. Mężczyzna wyter ręce o spodnie, usiadł za kierownicą terenowego auta i włączył silnik. Zjechał z terenu jeżdżalni i skręcił w piaszczystą drogę sięgającą się pod lasem. Zwolnił tylko na chwilę, by przepuścić jadący z naprzeciwka czerwony rower. Dziewczyna Julia rozpoznała od razu, nieco otyłą w czarnych szortach i luźnej bluzce. Wolontariuszka Daria najwyraźniej wiedziała o likwidacji stacjonaty. Bo nawet pomachała do mężczyzny. Zatrzymał się i uchylił szybę. Rozmawiali krótko, najpewniej o tym, żeby pozwolił jej pożegnać się z końmi. Zeskoczyła z roweru, porzucając go na poboczu i podbiegła do przyczepy. Wsunęła rękę między szczeble, by po raz ostatni pogłaskać swoich podopiecznych po aksamitnych chrapach. To, co zobaczyła przez pręty, musiało ją zaniepokoić. Zbyt dobrze znała harfę, by nie uderzył jej mętny wzrok zabojętniałej klaczy. Wróciła naprzód, by zamienić z kierowcą kilka słów. Mężczyzna musiał ją zbyć lub powiedzieć coś, co rozwidzyło dziewczynę, bo nagle zaczęła krzyczeć. Rozpaczliwie i z pretensją. Wskoczyła na przyczepę, chcąc zwolnić blokadę zamka, a gdy nie dała rady, zaczęła okładać pięściami drzwi terenówki. Wszystko potoczyło się szybko. Mężczyzna wyszedł z samochodu i coś jej tłumaczył, ale ona krzyczała dalej, domagała się wypuszczenia koni. Ustawiła rower w poprzek drogi i stanęła na jej środku, trasując przejazd. Mężczyzna złapał ją za ramiona i popchnął w krzaki. Zanim się podniosła terenówka z naczepą, Rower. Dopiero teraz Julia włączyła silnik i brnąc w tumanach żółtego pyłu, który uniósł się za tamtym autem, podjechała do dziewczyny. Mówił, dokąd je wiezie? Zapytała Daria, pomagając jej przy okazji zebrać z drogi szczątki roweru. Dziewczyna otrzepała pył z szortów, zauważyła, że upadając, zraniła się w łokieć, skrzywiła się na widok krwającej rany i oblepionej piaskiem. Powiedział, że konie mają chwat i musi je zabieść do lecznicy. Julia spojrzała na nią pytającym wzrokiem. Ochwat to choroba, prowadzi do deformacji kopii i innych poważnych komplikacji wyjaśniła ale ja mu nie wierzę ugał jak pies widywałam je przecież każdego dnia nie były zupełnie zdrowe zdrowiutkie gdyby widziała pani oczy harfy głos jej drżał dobrze że ty nie widziałaś jak szpikował je lekami pomyślała Julia trzeba obmyć tę ranę inaczej dojdzie do zakażenia powiedziała by zmienić temat dlaczej radę iść Daria skinęła smutnie głową, ruszyły w kierunku płaskiego budynku, który jeszcze kilka dni temu służył zabielskiemu za biuro. Trzymał tam płyn odkażający, wata lub plaster też powinny się znaleźć. Przez chwilę szły w ciszy, Daria, lekko kulając, a Julia miedląc w usta urwane źródło trawy. Już nigdy nie uwierzę ludziom, powiedziała dziewczyna, gdy podeszły pod drzwi. Nikomu. To całkiem rozsądne, zgodziła się Julia. Mniej zaufania, mniej rozczarowań. Chciałam tylko, żeby ktoś się nimi zajął po śmierci pana Zabielskiego, ale nie w ten sposób. Zostaną uśpione? Daria kiwnęła głową. Weterynarz nie powiedział tego wprost, ale co innego może oznaczyć: obiecuję, że nie będą cierpieć? Otarła łzę, która zakręciła się w kąciku oka. Mam nadzieję, że pan Zabielski zemści się na nich z zagrobu za te konie. Niech spotka ich wszystko co najgorsze. Weterynarza i sołtysa, bo to był na pewno jego pomysł, żeby zlikwidować te piękne stworzenia. Panu Zabelskiemu pękłoby serce, gdyby widział te biedactwa więzione na śmierć. Ja sama bym ich obu zagryzła wargi i zacisnęła mocno powieki. Może to sięgnie ich klątwa. Podobno nie ma domu, którego by nie dotknęła. Daria kopnęła leżący na ujeżdżalni kamień. Tutaj, jeśli są tacy ciemni, zdawałoby się, że XXI wiek, że żyjemy w centrum Europy. Westchnęła ciężko. Ale owszem, ja też słyszałam o diable, co to nie wyrzuca urogi i sprowadza nieszczęścia. Prawda jest taka, że wszystko co złe dzieje się przez ludzką nikczemność. Ludzie sami na siebie bicz kręcą, ale gdy dojdzie do nieszczęścia, zrzucają winę na szatana. Założę się, że słyszała pani o dziecku, które urodziło się kiedyś z czterema. Słyszałam, syn samego lucyfera. Niezła bajka, jak Boga kocham. Jeszcze do niedawna moja matka staraszyła mnie tą historią, ale w końcu dała sobie spokój. Chyba zrozumiała wreszcie, jak to beznadziejnie brzmi w jej własnych ustach. Julia pociągnęła za klamkę u drzwi do biura Zabielskiego i puściła Darię przodem. Dziewczyna z marszu zaczęła otwierać okna. Zaduch i temperatura w pomieszczeniu uniemożliwiały swobodne oddychanie. Tu powinna być apteczka. Powiedziała, przekręcając klucz w drewnianej gablocie. Stało w niej czerwone pudełko z białym krzyżykiem pośrodku. Postawiła je na biurku, sama usiadła w fotelu Zabielskiego i oparła rękę o potułokietnik. by lepiej przyjrzeć się krwawiącej ranie. Zawartość apteczki była bardziej niż skromna. Kilka plastrów, wielkości kciuka, gazi, grolka bandażu i aspiryna. Niczego więcej. Widziałam gdzieś roztwór z Rivanolu. Przypomniała sobie Julia. Otworzyła szewkę poniżej i wyjęła litrowy sój, na który natrafiła, gdy przetrząsali z górnym biuro. Pan Zabielski czyścił nim konie, jak zraniły się w kopyta. Powiedziała Daria, więc sama pani rozumie, że nie daruje weterynarzowi tego kłamstwa o ochwacie. Julia przykucnęła przy fotelu, odkręciła zakrętkę i wyleła blado żółtą na gazik. Przyłożyła go do zdartej skóry na jej łokciu. Pan Zabielski nie miał tu lekkiego życia. Zagaiła, nie podnosząc wzroku i koncentrując się na oczyszczeniu rany. Musiało mu bardzo zależeć na tym, by wykupić się właski ludzi z okolicy. Daria się nie odezwała. Podobno trzymał sztamę z synem właścicielki lombardu. Mówi pani o tym chłopaku od knotu w kostku? Dziewczyna skrzyżowała nogi pod stołem. Owszem, bywał tu, dużo biegał, niekiedy docierał aż do ujeżdżalni. Chyba wtedy się zaprzyjaźnili. No, a potem potem zdarzył się wypadek. Panu Zabielskiemu żal było chłopaka. Nad kaleką wszyscy się litują, zwłaszcza, że kostek był ambitny, a przez wypadek jego marzenia o karierze przypadły, więc pewnie o to chodziło. Synk, no to wie skaleko? Od zeszłej jesieni jeździ na wózku. Wielka szkoda, bo dobry był w tych biegach. O ile mnie pamięć nie myli, pan Zabierski mówił, że szykuje się do olimpiady. Miał szansę na dobry wynik, naprawdę ciężko na to wszystko pracował. No, a teraz tylko to mu zostało. Zakręciła zdrową ręką kółko przy nodze fotela. Stąd ta rampa przy lombardzie i agresja właścicielki skojarzyła Julia. Wszystko zaczynało nabierać sensu. Co takiego się stało, że kostek wylądował na wózku? zapytała, odkładając gazik na stół daria podmuchała na rany, by osuszyć skórę są sprawy o których się we wsi nie mówi to jedna z nich dość paskudna i do tego zupełnie dla mnie niezrozumiała sprawy pozornie niezrozumiałe zwykle mają proste wytłumaczenie mów dario jak wspomniałam kostek świata nie widział poza sportem no i poza taką jedną to też wiem od zabielskiego ślub miał być miłość te sprawy wie pani że niby do grobowej deski słyszałam co nieco do grobowej mówisz Daria przytaknęła z zapamiętaniem. Może gdyby im nie odbiło i nie wsiedli do samochodu pani byłyby i ślub, i olimpiada. Kostek usiadł za kierownicą bez zapiętych pasów. Przywalił w jakieś zwierzę, chyba w sarnę, potem auto uderzyło w drzewo. Wyleciał przez okno razem z przednią szybą. Pozostałem dwóm nic poważniejszego się nie stało. Trochę się potłukli, ale z sińcą łatwo się wylizać. Z przytrąconego kręgosłupa dużo ciężej kim byli ci dwaj pozostali. Daria rozerwała zębami papier osłaniający plaster i wyjęła podłużny beżowy opatrunek. Już bez pomocy Juli przyłożyła go do rany i docisnęła przylepiec. Jego stała brygada, syn Sołtysa, Mniek Bugaj, no i ten drugi, Alek Koziej. Odparła, ściszając głos, który stał się nagle podejrzanie miękki. Dowiedziałam się o wszystkim na drugi dzień, kiedy przyszłam do stadniny. Pan Zabielski siedział wtedy tu, gdzie ja, w fotelu. Patrzył w komputer jak zahipnotyzowany. Nic do niego nie docierało. Musiałam trzy razy powtarzać, że zawór przy pojdle się zablokował i że trzeba go od ręki naprawić, bo konie nie będą miały co pić. Wyszedł i długo nie wracał. Wtedy zobaczyłam, że przeglądał w naszą lokalną stronę. pisaną o wypadku i pewnie to go tak poruszyło. Rozmawiałaś o tym z Zabielskim? Daria potrząsnęła głową. Nie, ani słowem. Od tamtego dnia bardzo się zmienił. Chodził zamyślony. Często musiałam mu dwa razy coś powtarzać, jakby nie słuchał, co do niego mówię. Pierwsze miesiące były najgorsze. Dużo przybywał z końmi, a z ludźmi coraz rzadziej. Bywały dni, że zamykał się w biurze i nie wychodził nawet wtedy, gdy ktoś chciał wynająć konia na przejażdżkę. Musiałam obsługiwać klientów i dbać o stajnie. Któregoś dnia słyszałam, jak rozmawiał z Kostkiem przez telefon, bo pan Zabieski do wsi nie zaglądał, jeśli naprawdę nie musiał. O czym rozmawiali? Mało wychwyciłam, podeszłam pod okno zbyt późno. Mówił coś o prawdzie i że on tego tak nie zostawi. — Jesteś pewna? — To ważne. Przypomnij sobie dobrze. Cisza tu jest taka, że nie trzeba specjalnie nadstawiać uszu, żeby wiedzieć, co się dzieje za ścianą. Julia zaczęła krążyć po gabinecie. To, że Zabielski wiedział zbyt dużo, było więcej niż pewne. To, że zginął właśnie z tego powodu, też nie ulegało wątpliwości, podobnie jak to, że powinien być tu górny i słuchać słów Darii. Wiesz, gdzie doszło do tego wypadku? Całkiem niedaleko. Będzie za cztery kilometry stąd. Tam, za polami. Wyciągnęła rękę w stronę asfaltówki za kompinosem. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie śmierci pana Zabielskiego. Powiedziała wprost Julia. Powinnaś wiedzieć, że nie zginął w wyniku zwykłego wypadku przy oporządzaniu koni. Daria podniosła na nią oczy, które nagle zrobiły się jakby zamglone. To nie była harfa? spytała łamiącym się głosem. Julia pokręciła głową. Nigdy w to nie wierzyłaś, prawda? Harfa była dzika, ale nie zrobiłaby mu krzywdy. Wie pani, co czuje Ulgę? Tak, wielką. wola już stracić wiarę w ludzi, byle nie w zwierzęta. Dziękuję, że powiedziała mi pani prawdę. Dziewczyna podniosła się z fotela i bez słowa ruszyła do wyjścia. Julia szła za nią, obserwując, jak Daria wciąż trzyma się za łokieć. Przestała już utykać. Niemal przeskoczyła przez wysoki próg stajni. Nigdy więcej tu nie wrócę. Przyznała, kiedy stanęła między boksami. Za dużo tu złych wspomnień. Zresztą koni tu więcej nie będzie. Sołtys rozwali tę budę albo zamieni ją w kolejną świńską rzeźnię. Ewentualnie w psiarnię, żeby jego synelek miał się czym zająć. Ten, co wyszedł cało z wypadku? Mhm, mm Muniek. Miejscowy głupek udający cwaniaka. Do tego zdrajca. Kostek pewnie do tej pory nie wie, że Muniek zaczął się spotykać z tą jego byłą dziewczyną. Widziałam ich raz w lesie, jak wracałam od koni. Są siebie warci. Ona leci na kasę, a on wiadomo, jak to facet. Daria przeciągnęła dłonią po dwóch skórzanych siodłach wiszących na hakach. Liczy się ciało. No, ładna jest blondi, trzeba przyznać. Ciekawe tylko, jak długo pożyje. Och, niech pani tak na mnie nie patrzy. Tak się mówi. Jak coś jest, to żyje. A jak się skończy, to zdycha. Ludzie też zdychają? To tylko młodzieżowy żargon. Dziewczyna uśmiechnęła się uspokajająco. Myślałam, że pani załapie. Prawie mi się udało. Mówi, że tamta to blondynka? Niebiesko oka. Zadziałał automat. Julia wyjęła z kieszeni telefon i odszukała zdjęcie Sary. Niby nie było możliwości, by swobodnie spacerowała po okolicy, ale mimo wszystko pokazała je Dari. Dziewczyna zasłoniła dłonią ekran, by rzucić na niego cień i dobrze się przyjrzeć. Nawet podobno, ale to nie ona. A tej nigdy nie widziałaś? Oparła ramię o supek boksu. Kolejna zaginiona? Słyszałam o zwłokach w lesie. W całej okolicy aż huczy o tych dziewczynach. Fatalna sprawa. Tutaj jeszcze panny boją się wychodzić same z domów. Ty się nie boisz? Polsknęła śmiechem. Niech pani tylko na mnie spojrzy. Rozłożyła ręce, by pokazać się w całej okazałości. Kto miałby ochotę na mnie napaść? Chyba tylko jakiś ślepy. Gdzie mi do takich dziewczyn jak ta na zdjęciu? Chociaż nie, na pewno nie. Julia wbiła w nią wyczekająco wzrok. Mówiłam, że jest ich trzech. Kostek, mu i Alek, Powiedziała Daria, widząc, że się nie wywinie. Pomyśli pani, że zwariowałam, bo żaden normalny chłopak by się mną nie zainteresował. A już na pewno nie ten. Ale ja przez chwilę myślałam, że może... Ale jest najlepszy z ich paczki, nigdy nikomu krzywdy nie zrobił. Do tego zaradny. Pewnie dlatego, że sam musiał do wszystkiego w życiu dojść. Matka go zostawiła i wyjechała. Wychowywał się u babki, ale zmarła przed jego maturą. Nie podszedł do niej, zajął się zarabianiem pieniędzy. Oczywiście najpierw u sołtysa, on tu niemal wszystkich trzymał u siebie w kieszeni. Odłożył trochę grosza i zainwestował w swój pierwszy interes. To dobry chłopak, pracowity rzadko go można spotkać na ulicy bo zawsze jest w pracy ale zaraz po tym jak pan zabielski zmarł spotkałam go tam na drodze i ja taka niechlujna byłam bo prosto od koni a on miły był bardzo zatrzymał się chciał ze mną porozmawiać o tym, co się stało w Stani. przejął się szczerze a to dobry świadczo człowieku mówiłam już że był dla mnie miły julia czuła że nastolatka zaraz odpłynie w marzenia o romantycznej miłości dziś otwiera swój nowy klub daria rozciągnęła usta w uśmiechu zapowiada się impreza roku klub milano Julia przypomniała sobie ulotkę zabraną przez brewkę w recepcji motelu. Pani też o nim słyszała? Oczy dziewczyny zalśniły. Gdybym miała odwagę, zajrzałabym tam, może znów by do mnie zagadał. Chociaż nie, na pewno byłoby mu wstyd pokazać, że zadaje się z kimś takim jak ja. Pani nawet nie wie, jakie dziewczynta przychodzą do takich klubów. Piękne, szczupłe blondynki mruknęła Julia bardziej do siebie niż do niej. Mina Darius zrzędła, Przycisnęła się obok Julii nie oglądając się za siebie wybiegła na padok. W połowie drogi do roztrzaskanego roweru odwróciła się na Może jednak jest w tej cholernej puszczy antychrys, który mógłby zamienić mnie w jedną z nich krzyknęła z bólem w głosie. Gdybyś była tak nieskazitelnie piękna, to byś już może nie żyła zakończyła temat Julia. A do klubu pójdziemy obie. Chcę zobaczyć na własne oczy, jak bawi się milano. O której zaczyna się impreza roku? Daria spojrzała spuszczona na zegarek. Za niecałą godzinę, ale chyba jednak nie chcę. Chcesz, nawet bardzo. Zmierżony przez przynaczę rower wylądował w bagażniku Skody. Daria usiadła obok julii i instruowała ją, w którą ścieżkę należy skręcić, by dotrzeć do jej domu. Wciąż się wahała, czy dobrze robi, słuchając kobiety, która sama w żaden sposób nie zamierzała się przygotowywać do uroczystego otwarcia, ale skoro decyzja zapadła, musiała zrzucić zakurzone shorty i wskoczyć pod prysznic. Jeśli włoży na siebie małą czarną z brokatową lamówką pod szyją i pociągnie tuszem rzęsy, to może nie będzie aż tak bardzo odstawać od reszty szymański splotł dłonie na karku i unosząc głowę rozejrzał się po wierzchołkach drzew stał na skraju polany po prawej miał czterometrową ambonę która wyglądała jak niedokończony kurnik a kilkadziesiąt kroków dalej majaczył ukryty paśnik długo jeszcze będziemy ganiać po lesie powiedział przekręcając szyję by rozluźnić mięśnie nie ma jej tu stary odpuść wreszcie z tej wieżyczki to możesz sobie co najwyżej szyszki pooglądać stop hunting podało tylko dwa miejsca gdzie stały ambony dla myśliwych Górny uznał to za miłe zaskoczenie, spodziewał się, że w puszczy podobnych czatowni jest co najmniej kilka, jak nie kilkanaście. Zaczęli od tej dalszej, położonej w centrum lasu, skoro spotkanie miało się odbyć na uboczu, miejsce to wydawało się idealne. Uroczysko położone w całkowitej głuszy i drewniana budowla na skraju polany. Pokręcili się po okolicy, jednak nie zauważyli nigdzie ani Juli, ani śladów opon. Inaczej było nieopodal drugiej czatowni. Na żwirowo-pieszczystej drodze zobaczyli odciski pozostawione przez skręcające koła. Górny zaczął się zachowywać jak w transie. Dwukrotnie oprzydł rewir dookoła pustego o tej porze roku paśnika, po czym wdrapał się na stojącą kilkadziesiąt metrów dalej ambonę. Nie zwraca uwagi na to, że deszczówki są zdezelowane i ledwo trzymają się porzewiałych wsporników. Kiedy znalazł się na szczycie oparł ręce o barierkę i zaczął wpatrywać się w horyzont. Gdzieś ją poniosło, wybełkotał, obracając się wokół własnej osi. Dałbym tysiaka za to, żeby wiedzieć dokąd. Ona dała dwa za to, żebyś się tego nie dowiedział. Złaś już dawno stąd odjechała. Górny po raz ostatni z wzrokiem po okolicy, po czym na dół. Pojechała dalej do wsi. Powiedział, cmokając z niezadowoleniem przez zęby. Albo wróciła do motelu. Załatwiła, co miała załatwić, zwinała się stąd przed nocą. Odparł Szymański. Górny pokręcił głową. Gdyby którakolwiek z nich wróciła, portier już by się do nas odezwał. Milczy, więc nie pokazała się żadna. Jak znam życie, brewka siedzi już bezpiecznie u matki, a Julia węszy dalej. Będzie tak krążyć do upadłego. Niedługo zajdzie słońce. Górny poklepał go serdecznie po ramieniu. Julia nie zerwie akcji, żeby wrócić na to branockę zapewniam cię. Samotne szmędanie się po okolicy po zmroku może jej nie wyjść na dobre, ma rozum i ma broń da radę. Mówił jedno, myślał drugie. Był pewien, że to kwestia czasu, gdy usłyszy strzał dochodzący z której strony puszczy, może nawet całą serię. Nie oglądając się na Szymańskiego, ruszył do auta, słyszał za plecami, jak tamten dzwoni do swojej dziewczyny i tłumaczy się gęsto, że nie ci ze wspólnego podgryzania popcornu przy filmie. Musiała być rozczarowana, bo trzy razy powtórzył, że mu przykro bardzo, bardzo, Pysiu. Daję wam góra pół roku, powiedział górnie otwierając pilotem samochód. Potem Pysia zacznie histeryzować, że nie tego chciała. Szymański szarpnął klamką. Słucham? Słuchać to dopiero będziesz. Żadna tego nie wytrzyma. Pół roku, nie więcej górny wcisnął sprzęgło i przekręcił kluczyk w stacyjce wyturlał się z bocznej drogi i wjechał na ubity trak ciągnący się wzdłuż linii lasu za oddalonym o trzysta metrów zakrętem łączył się ze znaną mu już drogą prowadzącą do ośrodka zabielskiego już po chwili zobaczył zarys ciemnej kanciastej bryły która wciśnięta w głąb wykraczowanego terenu zlewała się powoli w biedno z nadciągającym mrokiem mimo to wyraźnie było widać otwarty na oścież drzwi stajni zaciągnął hamulec i opuścił szyby do wnętrza wdarł się zapach wieczornego powietrza Musieli już zabrać stąd konie. Zauważył. W przeciwnym razie stania byłaby zamknięta przed wilkami. Cicho tu teraz jak w grobie. Ani jednego szmeru. Sięgnął przez kolana Szymańskiego do schowka i wyjął paczkę papierosu. Wysiadł z samochodu i błysnął ogniem zapalniczki. Chłop się narobił, a ktoś mu to wszystko w kilka dni elegancko pozamiatał. Na jego miejscu bym się porządnie wkurwił. Wrzucił, wciągając dym. Nie wiem jak ty, Szymański, ale ja mam ochotę zgarnąć tych wesołków z pola i przycisnąć o zdjęcia z asfaltówki, któryś w końcu pęknie i zacznie śpiewać. Coś mi mówi, że to będzie wyjątkowo intrygująca ballada. Chcesz ich wyłapać teraz? Nie ja, ty. Ściągniesz radiowóz, a potem zapukasz do drzwi ich domów i wsadzisz każdego na 48 osobno, żeby nie mieli ze sobą kontaktu. Ja z ekipą zajmę się miłą panią od medalików. Też chwilę posiedzi. Ta zabawa w ciociu babkę zaczyna mnie już męczyć. W oddali błysnęło górny spojrzał na niebo ponad wierzchołki sosen które drgnęły od nagłego chłodniejszego podmuchu wiatru pociągnął jeszcze dwa szybkie machem poczem wcisnął butem niedopałek w żółtą ziemię no to wio powiedział włączając silnik kolejny tym razem mocniejszy błysk rozjaśnił niebo górny widział kątem oka jak szymański liczy coś pod nosem grzmot rozległ się gdy dobił do siedmiu piach z drogi uniósł się przed kołami ich auta i zawirował. czujesz szymański wciągnął powietrze w płuca Czuję. zawiewała łajną od otwartej stajni. Nie chodzi o łajno. Dym idzie. Spod grilla. Buczyna albo olcha. Dziś jest zabawa we wsi. Przypomniał górny. Otwarcie dyskoteki. Lubisz tańczyć, Szymański? Młodszy policjant błysnął białymi zębami. Tak jest z ciebie, Trawolta. To dziś tańczyć niestety nie będziesz. Ale z tą wiejską putopajką dobrze się składa. Wręcz idealnie. Wszyscy młodzi będą w jednym miejscu. Nasi przyjaciele też powinni się tam pojawić. Szymański poprawił w bocznym lusterku włosy, stawiając zmarniałe czubek, który zwishchył się od wiatru. Pijanych nie zapuszkujesz, skomentował. Górny sprawdził godzinę na zegarku, było kilka minut po ósmej. Impreza dopiero się zaczęła. Są raptem schodniaczku i to pewnie chrzczonym, trzeźwi jak niemowlęta. Zapuszkuję. Radiowóz miał wyruszyć z Lipek, nie wcześniej niż za kwadrans. Jak szybko wyliczył Szymański przy sobotnim obłożeniu szos, oznaczało to, że pod Milano do za czterdzieści minut. — Długo — powiedział z irytacją. — Bez posiłków niewiele zdziałamy. Wiesz, w co się może zamienić wiejska zabawa, jeśli wpadniemy tam tylko we dwóch, bez obstawy? Nie ryzykowałbym. Górny spojrzał na niego z pokerową twarzą. Młody myślał o kategoriami mierzonymi w sztachetach wyrwanych z płotu. Tych dwóch chłopaków sfotografowanych przez Zabielskiego mogło się posunąć do wszystkiego. To było jasne. Cała reszta stanęłaby za nimi murem, rozchodcona sytuacją i gotowa wymachiwać im kosami przed nosem. Nic przyjemnego. Może i przyznałby szomańskiemu rację, że akcję należy wstrzymać do przyjazdu posiłków, gdyby nie jeden szczegół. Wśród tych ludzi może znajdować się ten, dla którego ulubioną atrakcją jest zakopywanie młodych kobiet pod ziemią. I gdzieś tam wśród nich jest Julia, gotowa na wszystko, by odnaleźć Sarę lewicką. Będzie chciała wyłowić tego człowieka z tłumu, o ile on nie wyłowi jej pierwszy, docisnął pedał gazu.